Cześć, witajcie moi drodzy. Kolejna prognoza pogody, kolejny materiał, cykl, włączone światło, już jest lepiej, bije po oczach, ale damy radę. Dziś sprawdzimy sobie jaka będzie pogoda w Polsce 15 sierpnia 2023 roku. Natomiast to co widzicie na ekranie to jest artykuł na naszej stronie z 15 sierpnia, ale 2008 roku, kiedy to przez Polskę przeszła seria trąb powietrznych. Było to... Dosyć, było to na bardzo niebezpieczne, był to bardzo niebezpieczny dzień, szczególnie dla Polski Południowej, Polski Centralnej. Pojawiły się też ofiary śmiertelne do całego artykułu. Kieruję, kieruję Was w linku, który będzie się znajdował u góry i w opisie będziecie mogli przeczytać, zobaczyć jak to wyglądało tego dnia. Natomiast zastanawiam się, czy nie zrobić materiału. Wideo na ten temat. Jeżeli jesteście zainteresowani takim materiałem, to napiszcie mi w komentarzu. Wczoraj przez Polskę przemieszczały się komórki konwekcyjnej burze w Polsce Zachodniej, przede wszystkim superkomórka burzowa, która przemieszczała się w województwie dolnośląskim, która narobiła trochę strat tam ale też również kolejne burze, które przemieszczały się w godzinach porannych przez województwo zachodnio pomorskie i północną część województwa lubuskiego, też konwekcyjne wypryski, jak to mówi Jarek Turała, przemieszczały się przez Polskę Centralną, aż po Polską Północno-wschodnią, tam dawały lokalnie wyładowania, tych wyładowań było trochę większy, więcej na południe od śniartw. Też to widziałem, nie kamerowałem, bo było tych wyładowań zbyt mało. To raz, dwa. No fajnie jest po prostu popatrzeć czasami na to z jakiejś tam odległości, chociaż przyznam, że jeszcze jakieś łowy burzowe by się mi tutaj przydały do końca sierpnia, ale jeżeli nie, no to będziemy sobie odbijać. W, na wyjeździe w Chorwacji, jeżeli tam będziemy, też będziemy nagrywać codziennie materiały pogodowe, ale będą one wyglądały trochę inaczej, trochę z terenu. Tak jak Makłowicz kotuje w terenie, tak ja będę mówił pogodę w terenie. Pracuję tylko nad odpowiednimi rozwiązaniami, żeby to zrobić, żeby to nie było tak statyczne, jak jest do tej pory. Mam nadzieję, że taka świeżość nam tutaj wszystkim pomoże. Dobra, zatem ja zaraz przechodzę do prognozy. Pogody. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. Jeszcze tak na szybko, piękna, izolowana komórka burzowa we Francji. Powiem Wam tak. Takie burze są najpiękniejsze. Takie burze zawsze chciałbym oglądać. Nie jest to dosyć częste w Polsce, aczkolwiek ta masa powietrza, która teraz jest nad Polską, daje szansę. Daje szansę na takie zjawiska w kolejnych dniach, szczególnie w Polsce północnej, zachodniej, południowej. No i przechodzimy tutaj do mapy pogodowej. W tym momencie nad Polską nie ma żadnych wyładowań, nie ma żadnych burz. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to nad Niemcami. Nad, Niemc, nad Niemcami warto się w dniu dzisiejszym pochylić, ponieważ tam już widzimy. Widzimy od południowego zachodu Niemiec przemieszcza się strefa zachmurzenia dużego wraz z opadami i burzami. Mamy też zachmurzenie tutaj na północy. To wszystko jest związane z frontem atmosferycznym, frontem atmosferycznym, frontem atmosferycznym, falującym, to znaczy, że części jego część tego frontu jest frontem ciepłym, czyli w tym wycinku powietrze ciepłe napiera na powietrze chłodne z odpowiednią siłą, żeby je powoli wypierać. część jest frontem chłodnym, gdzie znów odwrotnie chłodne powietrze wypiera ciepłe powietrze. No i ta strefa, ta strefa frontowa rozciąga się od Francji po Niemcy, aż po północno-zachodnią Polskę, może Bałtyckę, aż po Finlandię. I to widać, to widać. Słuchajcie, tutaj chociażby na mapie, na mapie, na mapach z po Czerwieni. Zobaczcie, jak rozkłada się konwekcja, gdzie ta konwekcja startuje, właśnie na linii tego frontu. Przy czym tutaj to ułożenie frontu jest widoczne na dzień jutrzejszy. Dzień dzisiejszy to jeszcze ten front bliżej granic. Zachodni gdzieś tutaj. No i bardzo doskonale, bardzo dobrze widać, że te chmury, te chmury konwekcyjne przemieszczają się właśnie wzdłuż tego frontu atmosferycznego. No i w dniu dzisiejszym również to będzie miało miejsce. O ile dzień będzie całkiem spokojny. Będzie spokojny, będzie tak zwana lampa, jak to się mówi, bo praktycznie nad całą Polską nie ma zachmurzenia. Mamy piękną słoneczną pogodę i bardzo wysokie temperatury, lokalnie już powyżej 30 stopni Celsjusza, jest dopiero godzina na 12, tak w kolejnych godzinach sytuacja zacznie się zmieniać w Polsce Zachodniej. I jeszcze na szybko ciśnienie. Ciśnienie powoli będzie spadać w Polsce Zachodniej 1015 hektopaskali, w Polsce Południowo-Wschodniej 1018 do 1020 hektopaskali. Tu jest ułożenie frontu atmosferycznego właśnie na dzień dzisiejszy i widzimy, że on znajduje się nad Niemcami, natomiast przed tym frontem atmosferycznym będziemy mieli strefy zbieżności, po których będą te komórki konwekcyjne i burze się przemieszczać. Tam, właśnie na północnym zachodzie nie będzie w cudzysłowie zagrożenia upałem, ponieważ tam temperatury będzie, będą bardziej, bardziej normalne i powyżej 30 stopni Celsjusza. Natomiast na pozostałym obszarze Polski mamy zagrożenie, mamy ostrzeżenie przed upałem drugiego stopnia. Jak czytałem, prognozuje się upały, temperatura maksymalna w kolejnych dniach czyli w poniedziałek wtorek od 30 do 34 stopni Celsjusza minimalna w nocy od 18 do 21 stopni Celsjusza więc w wielu miejscach polskich będziemy mieli noce Noce e, tropikalne, czyli właśnie noc, e, w której temperatura będzie wynosić powyżej stopni 20. No i tak, e, w, w dzień bardzo ładna słoneczna pogoda, praktycznie w całym kraju, zwiększy się zachmurzenia w Polsce północno-zachodniej w godzinach wieczornych. Natomiast widzimy nad Niemcami bardzo silne burze. E, biuro mete, Meteorologiczne Niemiec wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla Niemiec, natomiast dla, te burze będą z Przemieszczały się w kierunku północno-wschodnim, ale też powoli kierowały nad Polską północno- zachodnią. Oczywiście do obrony Polski stanie odra standardowo i te słabsze burze w tej południowej części chociażby województwa lubuskiego przepraszam, powinny zanikać. Natomiast województwo zachodnio-pomorskie będzie wystawione na dosyć silne burze, które powinny wejść po godzinie 18-19 na te tereny i przede wszystkim korzystać z energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną w dużej, konwekcyjną w dużej ilości przede wszystkim dla dla, na wybrzeżu i tam te burze powinny trwać najdłużej i powinny być po prostu najsilniejsze. To też tutaj bardzo dobrze jest widoczne, wracamy, cyk. Te burze powinny opuścić nasz kraj koło godziny pierwszej, drugiej w nocy, ale nie jest wykluczone, że gdzieś na północy Polski, bądź gdzieś na południu nie pojawi się izolowana komórka burzowa, więc warto aparaty mieć przygotowane. Tak to wygląda z naszej strony, jeśli chodzi o burze. Przede wszystkim zagrożeniem w tych burzach jest bardzo silny wiatr, bardzo silne, bardzo silne porywy wiatru oraz nawalne opady deszczu i na to trzeba przede wszystkim zwracać w dniu dzisiejszym uwagę i mieć aplikację zainstalowaną odpowiednio na telefonie. Ja ze swojej strony oczywiście polecam aplikację Monitor. Burz. Dobra, no to tutaj mamy to. Lecimy dalej z pogodą. Zobaczmy sobie, jak u innych będzie wyglądała ta prognoza pogody, prognoza burzowa. Zaczniemy od IMGW. W przypadku IMGW sytuację mamy następującą: północny, zachód Polski. Tutaj mogą być burze. No i faktycznie widzimy ostrzeżenie, może nie tyle ostrzeżenie, co prognozę przed burzami dla krańców północno-zachodnich. Natomiast obszar okalający to słabe burze. Jak czytamy, burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu 10-15 mm, punktowo około 25 mm oraz silniejsze porywy wiatru około 80 km na godzinę. Lokalnie też pojawi się grad. W nocy te, te, ta prognoza obszaru, w którym będą te burze, jest trochę bardziej rozszerzona. No, i tutaj przede wszystkim jest większa możliwość powstania, przemieszczania się tych burz, właśnie z nad terenów Niemiec. Największa aktywność tych burz powinna być nad Niemcami oraz Niziną Szczecińską, chociaż obszar występowania burz obejmuje Pomorze Zachodnie i północne krańce Wielkopolski. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu od 15 do 20 mm, lokalne sumy opadów mogą kumulować się do około 30 mm, Moje może pojawić się też grad od 20 do 30, 20 do 30 mm średnicy. Dobrze. Sprawdźcie sobie tutaj ostrzeżenie sieci obserwatorów burz. Prognozę burzową w sieci obserwatorów burz. Jak widzimy, zostało wydane średnie zagrożenie burzowe dla województwa zachodnio-pomorskiego i północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Wybrzeże tam przede wszystkim warto zwrócić uwagę. Prognozowane zjawiska będą na ogół umiarkowanej siły z pojedynczymi przypadkami silnych, a lokalnie gwałtownych burz. Część z prognozowanych burz może przeistoczyć się w superkomórki niosące głównie silny wiatr i punktowo nawalne opady deszczu czy grat. Nie można także wykluczyć trąby powietrznej. W przypadku powstania klastra burzowego. Miejscami sumy opadowe będą znaczne, mogące powodować zalania czy wezbrania rzek. Wyznaczony region jest także najbardziej dogodnym dla wtorkowych burz i dlatego i ten region musi najbardziej uważać. Zobaczmy jeszcze tutaj na sytuację polskich łowców burz, na prognozę polskich łowców burz, również południowy i południowy, północny zachód Polski, i średnie ryzyko silnych burz. I jak czytamy sytuacja wygląda podobnie. Czyli do Polski spływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a w zdecydowanej większości kraju temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza. Na obszarze północno-zachodniej części kraju dojdzie do utworzenia się linii konwergencji wiatru, czyli linii zbieżności, o której wspominałem. Energia konwekcyjna wyniesie około 1700 J na kilogram. No i będziemy mieli tutaj te burze, które będą wchodziły od, zachodni, od, od, od wschodnich Niemiec. No i będą przynosiły nawalne opady deszczu, będzie ich bardzo wolne przemieszczanie się oraz jeżeli uformuje się superkomórka burzowa, to należy liczyć się z możliwością opadu gradu o średnicy do 5 cm. Na pozostałym obszarze jest również możliwość utworzenia się burzy. Szanse na to będą małe, ale te burze mogą się pojawić, szczególnie wieczorem bądź w nocy. Wtedy będziemy mieli ładny spektakl wyładowań z izolowanej komórki burzowej. Dzięki Wam wszystkim za dzisiejszy dzień i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.